W dyplomacji najważniejsza jest umiejętność czekania i pokora. O ile początkującemu dyplomacie bardzo często wydaje się, że samo zaangażowanie problem może rozwiązać, to nieumiejętność czekania jest początkiem upadku, znaczy w wymiarze na pewno jakiegoś konkretnego projektu, konkretnego zadania. Dyplomacja to dla mnie po pierwsze zaprzeczenie wojny, a po drugie możliwość wykazania swoich twardych, męskich cech w połączeniu z miękkim, doprowadzającym do konsensusu sposobem rozwiązywania problemów. Osobom zaczynającym dzisiaj karierę w dyplomacji zazdroszczę przede wszystkim możliwości uczenia się od najlepszych. Uczenia się od osób, które uczestniczyły w istotnych, ważnych działaniach dyplomatycznych, działaniach negocjacyjnych, międzynarodowych. Studiuj Political Activity w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.